Witamy Państwa ponownie na nowej lekcji. Dzisiaj będzie obiecana niespodzianka, tango. Tak, tango, taniec argentyński. Wyróżniamy tak naprawdę dwa rodzaje tanga, tango argentyńskie oraz tango turniejowe. Dzisiaj skupimy się troszeczkę bardziej na tangu turniejowym. Na szczęście coraz więcej bardzo dobrych tancerzy wprowadza figury do tanga turniejowego, które są tańczone w tangu argentyńskim. Na początek dwa słowa może o ustawieniu naszego ciała. W tangu nasze stopy stoją na trzech liniach, to znaczy, że prawa noga partnera i prawa noga partnerki są na jednej linii, a lewe nasze nogi tworzą swoje własne linie. Tańczymy tango na ugiętych kolanach. Prawa ręka partnera jest złapana troszeczkę niżej. Kładziemy ją troszeczkę niżej pomiędzy łopatkami. W walcu, jak trzymaliśmy rękę, była ręka na łopatce. W tangu jest to trzymanie troszeczkę głębsze. Partnerka lewą rękę trzyma pod ramieniem partnera, nie jak w walcu angielskim, na przykład na ramieniu partnera. Druga ręka na wysokości oczu, łokcie ostre. Tutaj jest jeszcze jedna uwaga dla Państwa, że możemy stanąć nieco bliżej partnera. Możemy zmienić trzymanie z tego, które przed chwilą opowiedział Pan Rafał, do trzymania bliższego, w domowym zaciszu jak najbardziej, lub na takich potańcówkach tango argentino. Czyli trzymanie partnerki jest nieco bliższe, możemy tutaj złapać za kark partnera. Również tutaj możemy być nieco bliżej partnera. Możemy położyć głowę, możemy być blisko tutaj prawą stroną. Czyli ustawienie w takim trzymaniu jest bardziej zmysłowe. Jeśli ten nasz drugi partner jest nam bliski, to wtedy możemy stanąć w takim trzymaniu. Jeśli tańczymy z przyjacielem, możemy tańczyć w trzymaniu nieco luźniejszym, czyli w takim, gdzie partnerki dłoń spoczywa tutaj obok, na plecach partnera. A teraz przejdziemy do nauki kroków podstawowych. Stańmy proszę osobno. Relaksujemy kolana. Partner ma przygotowaną lewą nogę, partnerka przygotowaną nogę prawą. Bardzo ważna zasada. W tangu tańczymy kroki zawsze odpięte. Lewą nogą tańczymy krok do przodu, partnerka prawą do tyłu. Walk. Drugi krok. Walk. Następnie robimy krótszy krok, pod ciało stawiamy. Odstawiamy nogę do boku. I dostawiamy nogę do nogi. I powtarzamy. Walk. Walk. Krótki krok pod ciało. Do boku. I dostawiamy. Jeszcze raz. Ugięte kolana. I tańczymy. Walk. Walk. Argentino cross. I walk. Walk, krok do boku, dostawiam. 7, 8. Walk, walk, pod ciało, do boku, dostawiam. Walk, walk, krótki krok do boku, dostawiam. Spróbujmy sobie zatańczyć te kroki w trzymaniu za dwie ręce. Przypominamy również, że partnerka jest z prawej strony partnera. Mamy trzy linie stóp. Tańczymy. Walk, walk. Krok do boku dostawiam. Walk, walk. Krok do boku dostawiam. Zakręcamy w lewą stronę. Krok do boku dostawiam. I tańczymy dookoła parkietu. Krok do boku dostawiam. Nisko na nogach, kroki odpięty. Krok do boku dostawiam. Walk, walk, walk do boku, dostaw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
5, 6, 7, 8. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. 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 A teraz zatańczymy z muzyką. Partner rozpoczyna lewą nogą, partnerka nogą prawą. Kolana ugięte. I walk, walk, krok, krok, dostaw. Walk, 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 złącz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Oczywiście nie musimy stawiać długich kroków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. 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 Korzenie tanga pochodzą z Argentyny. Pierwotnie był tańczony w tawernach i był to taniec zakazany. A dlaczego? Dlatego, że to jest taniec bliskości. W tamtym okresie tańczono tylko i wyłącznie w odstępie. Więc tutaj zostały przełamane te ramy i później ten taniec cieszył się wielką popularnością. Taniec zyskał taką furorę dzięki temu, że zostały przełamane pewne bariery. Głównie chodzi o bliskość i zyskał dzięki temu wielką aprobatę później już na dworze. Powoli wprowadzano taniec na dwór, niemniej jednak dalej był z taką iskierką tajemniczości, co wcześniej było zakazane, przez ten większy kontakt z partnerem na parkiecie. A teraz przejdziemy sobie do zatańczenia w parze. Przypominamy, trzy linie stóp, ugięte kolana, rama, trzymanie zamknięte, prawa ręka partnera troszeczkę głębiej, lewa ręka partnerki z tyłu za ramieniem. Tańczymy, walk, walk, Argentino cross, walk, walk, Argentino cross, wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. 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 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 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 Z muzyką zatańczymy. Partner rozpoczyna nogą lewą, partnerka nogą prawą. Pięć, sześć, siedem, osiem. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Nie musimy stawiać wcale długich kroków. I raz, dwa, trzy. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. To teraz przejdziemy do następnego kroku. Uginamy kolana, partner ma przygotowaną nogę lewą, partnerka nogę prawą. Tańczymy. Jeden krok, partner do przodu, partnerka do tyłu. Walk.
Następnie tańczymy krok na skos. Partner delikatnie w prawą stronę, partnerka w lewą. Następnie tańczymy, przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę. Wracamy panowie na nogę lewą, panie na nogę prawą. Wracamy jeszcze raz i trzeci raz zostajemy na tej nodze. Następnie partner wykonuje krok do tyłu, partnerka krok do przodu. Quick. Odstawiamy nogę do boku. Quick. Dostawiamy nogę do nogi. Slow. Lewa noga przygotowana u panów, u pań prawa. Walk. Krok na skos. Z nogi na nogę. Do tyłu, do boku. Dostawiam. Jeszcze raz. I walk. Z nogi na nogę. Krok do boku, dostawiam. Jeszcze raz, przejdźmy do boku. Można przeciwko siebie. Za dwie ręce. Noga przygotowana. Tańczymy. Walk do rogu. Z nogi na nogę. Quick, quick, slow. Slow, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny. Szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny. Szybki, szybki, wolny. To samo. I wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny. Szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny. Szybki, szybki, wolny. Nisko na nogach. Dwa. Szybki, szybki, wolny. Szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny. Szybki, szybki, wolny. Spróbujemy teraz zatańczyć z muzyką. 5, 6, 7, 8, wolny, wolny, z nogi na nogę, szybki, szybki, wolny, 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 szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny, 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 szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny. Bardzo dobrze, z drugiej strony. 5, 6, 7, 8. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny. Wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny. Wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny. Teraz połączymy sobie to w całość. I wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Wolny, z nogi na nogę, tył do boku dostawiam. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Wolny, na nogę, z nogi na nogę. Szybki, szybki, wolny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. Wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny. Szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Krok dostawiam. Walk, walk, Argentino cross. Walk do rogu, z nogi na nogę. Raz, dwa, trzy. I wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny. Wolny,
wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny. Na razie jeszcze pozostajemy w trzymaniu za dłonie, ugięte kolana, noga przygotowana. Pięć, sześć, siedem, osiem, wolny, wolny, szybki, szybki, wolny, 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 z nogi na nogę, szybki, szybki, wolny, 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 szybki, szybki, wolny. Szybki, szybki, wolny, 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 szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny, 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 szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny, 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 szybki, szybki, wolny, 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 szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny. Walk, walk, continuo cross, walk, walk, z nogi na nogę, raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy. A teraz zatańczymy z muzyką. Pięć, sześć, siedem, osiem, wolny, wolny, szybki, szybki, wolny, 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 szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny. Szybki, szybki, wolny, 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 szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny. Można zatańczyć również w luźniejszym trzymaniu. Quick, slow. Z nogi na nogę i wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Czy Państwu się również udało tak jak tam? Przypuszczam, że tak. Przejdźmy do kolejnego tańca. Powtórzymy disco samba i poznamy nową figurę. Zapraszam. Rozpoczynaliśmy blisko siebie. Partner przygotowaną nogę prawą, partnerka ma przygotowaną nogę lewą. Tańczymy od siebie i do siebie. I krok dostawiam, do siebie dostawiam. Od siebie dostawiam, do siebie dostawiam. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, z obrotem.
raz, dwa, trzy, cztery, 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 skrzydełko. Raz na jedną stronę, raz na drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, no to zmieniamy ustawienie. Rozpoczniemy jeszcze raz od siebie. Idziemy krok do tyłu. Hop. I teraz puszczamy, panowie, prawą rękę i bioderkiem do partnerki tańczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i podstawowy do siebie, od siebie. Trzy, pięć, uwaga, z obrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Skrzydełko. Hop, bioderko. Hop. I bioderko. Myślę, że Państwu również wychodzi świetnie. Pamiętajmy o medlach, bo zazwyczaj na dancingu jest nieco mniej miejsca. Więc przed zajęciami z nami proszę sobie przygotować pokój, czyli przesunąć ławę lub stół, żeby była wielka swoboda. I podstawowy do siebie, od siebie. Myślę, że możemy zatańczyć z muzyką. Dokładnie. Panowie, prawa noga, panie lewa i... Zaczynamy. Od siebie do siebie. Z obrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Uwaga, skrzydełko. Bioderko. I podstawowy. Z obrotem. I skrzydełko. I bioderko. Do siebie, od siebie, do siebie. Początek. Z obrotem. Skrzydełko. Bioderko. I ramionko. Początek. Bardzo dobrze. Myślę, że przyszedł czas na to, aby nauczyć się następnej figury. Będzie to obrót pod ręką partnerki. Rozpoczniemy sobie od kroku podstawowego i z kroku podstawowego nauczymy się wchodzić w obrót. Tańczymy. Od siebie, do siebie, od siebie. Następnie. Partner tańczy te same kroki, co tańczył. Lewa noga tańczy w przód, prawa noga tańczy w tył. Musimy poprowadzić naszą lewą ręką partnerkę do obrotu. Partnerka obrót wykonuje na nodze prawej w lewą stronę. I bardzo ważna informacja, po wykonaniu obrotu partner również. Musimy postawić nogę do nogi na tep. Odejście i podstawowy. I teraz partnerka tańczy prawą nogą, partner lewą ręką, prowadzi partnerkę. Po obrocie dostawiamy nogę do nogi, odchodzimy od siebie, do siebie, od siebie. Partnerka wykonuje obrót na nodze prawej w lewą stronę. Dostawiam tył.
Przy obrocie można zaznaczyć, że partnerka przechodzi na stronę partnera, a partner przechodzi na stronę partnerki. Zamieniamy się miejscami tak naprawdę. I wykonujemy obrót. I proszę zobaczyć, ja jestem teraz z tej strony, pani Dorotka z drugiej. Krok dostawiam, obrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Istotną informacją jest również, że panie, po obrocie musimy przenieść ciężar ciała. Trzy, cztery. Przenosimy ciężar ciała, tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery. I utrzymać równowagę w momencie, kiedy dostawiamy nogę prawą do lewej. Tak jest. Będzie nam łatwiej na początku wykonywać mniejszy kąt obrotu. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Lewą do prawej. Tak, lewa do prawej. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Krok dostawiam, krok dostawiam, krok dostawiam, krok dostawiam, krok dostawiam, krok dostawiam. Proszę zauważyć, że to się nie zmienia. Zawsze po kroku dostawiamy nogę do nogi. To teraz zatańczymy z muzyką. Tylko krok podstawowy i obrót pod ręką. Krok podstawowy, obrót pod ręką. Rozpoczynamy blisko siebie. 5, 6, 7 i podstawowy, obrót. Podstawowy, obrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 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 Teraz możemy dołączyć kolejne figury, które już poznaliśmy. Tak jest. To zatańczymy od początku. Podstawowy. Z obrotem. Uwaga, skrzydełko. Raz na jedną stronę, raz na drugą. Bioderko. Bioderko. Ramionko, ramionko, obrót. Podstawowy, obrót. Podstawowy, obrót. I od początku. Podstawowy. I z obrotem. I uwaga, skrzydełka, na jedną stronę, na drugą. A teraz bioderko. I ramionko. Obrót. I jeszcze jeden. I z obrotem. Skrzydełka. I bioderka. Ramionka. I obrót. Dzisiaj poznaliśmy dwa tańce, to było tango i wróciliśmy do disco samba. Można porównać to w ten sposób, że to jest taniec ognia i taniec wody. Dlaczego? Ponieważ tango jest bardzo ekspresyjne. Energiczne, żywiołowe, dynamiczne. Jest to taniec bardzo zmysłowy i
jeśli mamy taką bliską osobę, z którą możemy zatańczyć, to się wspaniale zrealizujemy. Natomiast jeśli chodzi o disco samba, jest to taniec bardzo przyjemny, łatwy, tańczony do różnej muzyki. Głównie jak Państwo się spotykacie, to na dancingach czy na weselach można właśnie wykorzystać te kroki, które poznaliśmy dzisiaj. A już na następnych zajęciach poznamy nowe kroki DJ Burka oraz nauczymy się nowego tańca, którym będzie mambo. Serdecznie Państwa zapraszamy. I pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.